trzeci dzień pobytu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w Lusławicach. A coś trzeba zaśpiewać! Dzisiejszy dzień zaczął się od pysznego jak co dzień śniadania, a następnie rozśpiewania, w którym szczególną uwagę zwróciliśmy na rezonans i na to, jak powinny być ukształtowane samogłoski. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy, gdzie z Dawidem Jarząbem panowie, a panie ze mną, mieliśmy okazję pracować nad spójnością brzmienia w poszczególnych sekcjach. Młodzież miała tyle energii, że obawialiśmy się, że dźwięk nie pomieści się w salach prób. Jednocześnie wciąż odbywają się lekcje śpiewu z naszymi wspaniałymi nauczycielami, gośćmi z Wielkiej Brytanii. Wydarzeniem szczególnym w dniu dzisiejszym była pierwsza próba Tutti. Przyznam szczerze, że brzmienie zespołu było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, mimo że miałam okazję słyszeć już każdą z sekcji osobno. Piękne, dynamiczne głosy plus ogromna energia i zaangażowanie powodują, że koncerty zapowiadają się naprawdę niezwykle. Podziękowaliśmy dzisiaj też naszym dyrygentom, asystentom, którzy pracowali od niedzieli z naszymi młodymi śpiewakami. Na próbach sekcyjnych pracowało nam się świetnie, ponieważ poziom przygotowania ludzi był bardzo wysoki. Mogliśmy pracować nad detalami. Chórzyści są bardzo wrażliwi, ekspresyjni i muzykalni. Niestety, muzykalność tym razem nie zawsze była zaletą, gdyż repertuar tej edycji wymagał wielkiej precyzji rytmicznej. I czasem nawet ważniejsze było skupienie się na rytmie danego tańca niż na wrodzonej słowiańskiej muzykalności. Dużo czasu spędziliśmy pracując nad spójnością brzmienia każdej sekcji. Drodzy chórzyści, trzymamy za was kciuki! Dzień zakończyła ostatnia sesja warsztatów tańca, gdzie młodzież mogła zarówno zatańczyć Kujawiaka, jak i Krakowiaka, a także wykonać niezwykle trudne mazurowe chołupce. Na początku wydawało mi się, że to będą takie warsztaty, w których będzie panował dystans między uczestnikami, między osobami, które prowadzą zajęcia, czyli nami, a tymi uczestnikami. Natomiast okazało się, że atmosfera jest praktycznie prawie rodzinna. Osoby, które tutaj przyjechały dobrowolnie, dlatego były bardzo zaangażowane i chciały się czegoś nauczyć. Zawsze w takiej sytuacji zajęcia się łatwiej prowadzi. To nie są osoby, które są skażone rutyną pracy zawodowej, nawet takiej pracy artystycznej. Twórcze, kreatywne środowisko. Z niecierpliwością czekamy na dzień jutrzejszy, kiedy to próby wspólne pod dyrekcją m.in. dyrygenta gościnnego tej sesji, pana Jacka Sykulskiego, oraz warsztaty psychologiczne dla dyrygentów na temat sztuki prezentacji publicznej. Bądźcie z nami codziennie. Do zobaczenia.